Grusiu, chciałem zmienić temat. Mam pytanie następujące. Podkreślał to, że przynajmniej na początku pierwszej swojej wypowiedzi podkreślał Pan, że rzeczy, które można załatwić w ręki, będzie się Pan starał załatwiać w ręki. W związku z tym moje jest pytanie, jak długo trzeba czekać na łatanie dziur, które się pojawiają w drogach miejskich kolejowych? No ale ja już tydzień czasu. Bardzo długo. Dziura jest. Matejki dosyć długo spadły. Przecież to są rzeczy, które można było moim zdaniem załatwić w miarę szybko, żeby to nie stwarzało zagrożenia jednocześnie, żeby ludzie po prostu mogli poprzeć się w tych ulicach. Szanowni Państwo, mamy podpisaną i wyłonioną firmę, która realizuje w imieniu gminy tego typu działania, czyli naprawa dróg, jest tam określone tam terminy, kiedy od momentu powiadomienia mają to zrobić, kiedy robią kompleksowo w okresie, szczególnie tym zimowym, kiedy tych ubytków jest najwięcej. Nie ma takiej sytuacji, że firma jest mobilna i czeka w przedbiegach i dzisiaj powstała dziura, jutro jest łatana. Oni mają, teraz nie pamiętam, jak jest zgodnie z umową czas na realizację tego powiadomienia, a jednocześnie realizują to też kompleksowo. Realizują to dla różnych jednostek samorządu terytorialnego. Nie tylko to jest ich jedno działanie. Na pewno jest to realizowane zgodnie z podpisaną umową, bo nie zdarzyło się jeszcze tak, żebyśmy to musieli wyegzekwować od nich coś, co byłoby jakby poza terminami realizacji. Panie Komisarzu, ja rozumiem zwykła dziura w drodze, ale ja mam na myśli dziury, które są, mają dużą głębokość i są powodem wymycia spod jezdni ziemi, która tam jest. Takie dziury są po prostu moim zdaniem bardzo niebezpieczne dla samych ludzi poruszających się pojazdą i moim zdaniem takie rzeczy powinny być zrobione migiem. Zacznijmy od tego, że właśnie dlatego chcemy wyremontować ulicę Jarusz. No właśnie, a kiedy Pan Panie Komisarzu planuje Pan remont tej ulicy, bo jest zaplanowane już remont tej ulicy? No, wie Pan, na razie udało nam się przywrócić zadanie w postaci przygotowania dokumentacji projektowej. Przypominam, że to zadanie dwa miesiące temu spadło, tak? Ale w tej chwili chyba już rozstrzygnęliśmy przetarg i za chwilę podpisujemy umowę z wykonawcą na przygotowanie dokumentacji projektowej, więc... A kiedy Pani Burmistrz pozwoli się, że od ulicy Andersa do ulicy remontaż zostanie ten odcinek, ale już wyremontowany? No, wie Pan co, zacznijmy od tego jeszcze, bo nie wiem, czy Pan sobie zdaje sprawę, że to była droga powiatowa. Tak, no. To Pan wie, że była to droga powiatowa. Tak. Więc przejęliśmy tę drogę powiatową. Przygotowujemy dokumentację projektową. I w budżecie 2019 roku pozostawił po sobie pozycję pod hasłem remont ulicy Jarusz. A Panie Burmistrzu, czy remont tej... Jeszcze wracając do tej dziury, tak? Jeszcze wracając do tej dziury. Mamy do czynienia z prawem zamówień publicznych. Przecież wartość zadania, czyli utrzymania dróg kolejowej, no daleko przekracza kwotę 30 tysięcy euro. Ponad milion złotych, tak. Aby zrealizować to zadanie, organizujemy przetargi na wykonanie tego przedsięwzięcia. Elementem tego przetargu jest także umowa, którą podpisujemy z wykonawcą, z harmonogramem pracy. I to się dzieje. No. Czy remont tej drogi także obejmuje remont infrastruktury, która jest pod tą jezdnią? Tak, do tej pory wszystkie realizacje, które wchodziliśmy, to przede wszystkim zaczynaliśmy od tego, żeby uporządkować to wszystko, co jest pod spodem. Nigdy nie było celem jakby sam na wierzchu. Cała infrastruktura, która jest, najpierw jest zweryfikowana. Jeżeli jest w stanie technicznym odpowiednim, w odpowiednim okresie czasu żywotności przewidywana, że nie trzeba robić, to nie robimy. Ale jak Państwo zauważyliście, wszystkie realizacje ulic, które były w mieście, zaczynały się od tego, że my mieliśmy praktycznie całą infrastrukturę pod ziemią. Dopiero ten czas była robiona ostatni etap, czyli nakładki asfaltowe. Tak samo jest w Zalejarusz. To było zaplanowane, termin z mieszkańcami konsultowany i cała procedura przejęcia, dokumentacji i realizacji jest uzgodniona już prawie 3 lata. Przepraszam, Panie Burmistrzu, za to pytanie, ponieważ
90. Dlatego stąd moje pytanie. Jest badanie techniczne, najpierw GWiG, jeżeli chodzi o kanalizację deszczową, sanitarną, wodę, analizuje to i na bazie tego są podejmowane decyzje. I to jest później zawarte w wieloletnich planach inwestycyjnych GWiG-u, co jest, przekłada się też na cenę i kalkulację wody i ścieków. Pan jeszcze, Henryk, mieliśmy poważny problem, jeśli chodzi o kwestie własnościowe. Tam jest aleja powiatowa obejmowała tylko i wyłącznie pas jezdni, natomiast parkingi to jest wszystko w strefie działek osady. Osada, były prowadzone rozmowy z osadą, osada zdeklarowała się, że w ramach realizacji samej drogi będą też realizowane parkingi, które będą, koszt realizacji będzie pokryty z ich środków. Tam jest taka sytuacja, że tutaj się jest pokrót zawarcia sieci wodno-kanalizacyjnej i wypłukana jest podbudowa, to jest się zawarto z tym. To tak jak było ostatnio w skrzyżowaniu Matejki Szczecińska, więc to ewidentnie GWiG. Oczywiście to naprawia, oczywiście tak. Trzeba pamiętać też ulicę Szkolną, gdzie robiliśmy i wyminęliśmy instalacje robione w latach 80., które pan teraz 90., które nie wydawałoby się nowe, a i tak trzeba było wody wymieniać, ponieważ już były jeszcze. To jest kwestia materiału, żeby jeszcze też wyjść.